Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Beata Redzimska i jestem autorką bloga Moda na Bio, a teraz chciałam Was zaprosić na krótki tutorial na temat programu, w którym przygotowuję, w którym opracowuję rozpiski szydełkowych wzorów i jak ten program działa, jak rozpracować, jak w prosty sposób tworzyć takie rozpiski. Ja tu się przyznam, jestem dopiero na początku rozpracowywania tego programu, ale naprawdę pokochałam go. Może nie od pierwszego wejrzenia, bo ten program znam już od jakiegoś czasu i w pierwszym podejściu zniechęciłam się do niego, ale wróciłam dlatego, że po prostu rzucałam się z motyką na słońce, z takim naprawdę ogromnym wzorem łapacza snów. Chciałam go rozpisać w tym właśnie programie graficznym, nie znając tego programu, więc po prostu połamałam sobie na tym zęby, ale w kolejnym podejściu zaczęłam skromniej, zaczęłam od robienia rozpiski takiej właśnie prostej śnieżynki, czyli raptem 5-6 rządków czy okrążeń i okazało się, że ten program bardzo fajnie, w tym programie bardzo fajnie można coś takiego przygotować. Tak więc zapraszam na króciutki tutorial i moja taka uwaga, nie zrażajcie się, że w pierwszym podejściu Wam nie wychodzi i nie rzucajcie się na coś ogromnego, ogromniastego, żeby to rozpisać w tym programie. Dobrze się oswoić z nim po prostu na prostych przykładach, na prostych takich ćwiczeniach. A ja zapraszam już na tutorial. A więc teraz przejdźmy już do programu, w którym przygotowuję moje rozpiski moich szydełkowych wzorów i nad tym programem pracuję dopiero od niedawna. Więc na przykład o tutaj mam taki prosty wzór serwetki na szydełku, który na moim blogu Moda na Bio wcześniej rozpisywałam. Zaraz mi się pojawi ręcznie. Robiłam zdjęcie na sobie kartki papieru i to wyglądało tak. No i w tym momencie chciałabym ten wzór zmienić i zacząć tworzyć go w programie, który ma taką, jako taki symbol, taką właśnie owieczkę i wygląda w ten sposób. I to jest program do tworzenia rozpisek, ale i tutaj wiąże się z nim taka sympatyczna historia, bo jego autor stworzył go po to, żeby zrobić przyjemność swojej babci, która właśnie była miłośniczką szydełkowania i po to, żeby ona mogła sobie rozpisywać swoje wzory. Więc w tym momencie jak zabieramy się do pracy? Więc przede wszystkim tworzymy nową chart, czyli nową rozpiskę wzoru i powiedzmy, że to będzie serwetka. Serwetka 1. Być może będę tworzyć kolejne, więc robimy serwetka 1, ok. I tutaj już mam. Teraz tutaj ustalam sobie, wybieram sobie właśnie schemat okrągły, bo to jest serwetka okrągła i ustalam liczbę i kolumn i liczbę rzędów, to oczywiście mogę później edytować, więc liczbę kolumn, to mnie interesuje, czyli ile z tych kolumn tutaj tak w ten sposób właśnie, więc tu muszę sprawdzić, jak to wygląda, więc to i to jest tak, zaczynam ten wzór od 2, 4, 6, 8, 8 oczek, ale już w drugim rządku mam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, albo można zrobić, zacząć, żeby było prościej właśnie, dodawać wzory, więc mamy 8, a tutaj mamy 20. Zacznę od 20, ale wiem, że docelowo zmienię sobie na 40 przynajmniej. Więc zacznę od 20 kolumn i mój pierwszy rządek to jest 8 oczek łańcuszka, które zamykamy razem w kółko. Więc jedziemy. Więc w tym momencie szukamy tutaj właśnie oczek łańcuszka i tych oczek łańcuszka są właśnie i tutaj mamy w stitches, czyli po prostu oczka, różne typy oczek i jako chain CH jako oczko łańcuszka i tutaj sobie wpisujemy i teraz 8 tych oczek napstrykam sobie, czyli na tej, w tej właśnie pierwszym rządku wypstrykam sobie 8 oczek, 20, ja tutaj mam 20, więc co ile oczek będę musiała, bo co dwa razy, co dwa, a czasami co trzy, więc tutaj powiedzmy, op, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bo powiedzmy, że w ten sposób mam je rozstawione. Teraz, jeżeli chodzi o narzędzia, tutaj mam możliwość właśnie, nie pokazałam takich podstawowych rzeczy w tym programie, więc przede wszystkim właśnie, więc pierwsza zakładka file, czyli mogę sobie otworzyć nową chart, czyli nowy schemat. Mogę sobie otworzyć też już stary schemat, który mam zapisany. Mogę sobie ten schemat zapisać, mogę wydrukować i mogę eksportować, na przykład wyeksportować w formacie JPG, czyli jako zdjęcie, czy w formacie PDF. Tutaj mogę edit. W ramach funkcji edit mam na przykład bardzo fajna funkcja cofnięcia do tyłu albo powtórzenia tego samego ruchu. Tutaj właśnie mogę, mam widok i
Tutaj właśnie, jeżeli chodzi o modę, to właśnie są takie bardzo fajne opcje, czyli Stitch Edit, czyli edycja tych oczek, zmiana koloru, Color Edit i Rotation Edit. I one są tutaj w momencie, kiedy mam ten pasek narzędzi, mam go tutaj, klikam na to właśnie Stitch Edit, czyli w momencie, kiedy klikam, wybieram tą opcję i klikam na wybrane oczko, mogę je sobie po prostu rozlokowywać. Czyli w ten sposób mogę sobie to moje oczko ustalić w ten sposób. I oczywiście tutaj mogłam, i właśnie mam ten pierwszy rządek, powiedzmy, że zrobiony. Później jeszcze poustawiam, jak dojdę do docelowej, jak docelowo, w miarę jak będę ten rządek, ten schemat rozpisywać, później jeszcze będę dorzucać kolejne kolumny, więc troszeczkę mogę sobie poprzesuwać te oczka, no ale jedziemy dalej. Kolejny rządek, czyli te 20 słupków, z tym, że pierwszy słupek jest zastąpiony trzema oczkami łańcuszka i właśnie, więc tym razem szukam właśnie potrójnego oczka łańcuszka, które powiedzmy, że wpiszę sobie tutaj, o. I teraz, jeżeli mam zaznaczoną tą opcję, mogę sobie przenosić, czyli mogę na przykład w tym rządku wstawić, tak żeby po prostu ten wzór dosyć był przejrzyście rozpisany i w tym momencie mam 20 kolumn i tutaj jeszcze muszę dodać 19 słupków. Wpisuję sobie tutaj HDC, half double. O. Wybieram sobie, użyję sobie to oznaczenie jako słupek, więc w tym momencie tutaj mam słupek i teraz dodaję sobie 19 słupków, czyli właśnie w każdej kolumnie klikam i na razie je dodaję tak. Właśnie w taki sposób. O. Co jest fajne, w momencie, kiedy ja już sobie wyszukam te wszystkie oczka, one są tutaj użyte w tym wzorze. No i teraz oczywiście muszę je odpowiednio ustawić, więc przechodzę na tą ikonkę edycji i teraz być może jest w tym programie jakaś lepsza funkcja, która pozwoli to bardziej hurtowo dopracować. Ja jeszcze tego nie odkryłam, ale to dosyć szybko się robi w momencie, kiedy się uzyska troszeczkę wprawy, czyli po prostu mam 20 kolumn, na każdej z tych właśnie kolumn ustawiłam sobie właśnie mój słupek i teraz po prostu muszę przekręcić tak, żeby uzyskać taki właśnie fajny, takie rozłożenie tego mojego kolejnego, drugiego już rządku w tej serwetce. Później, jeżeli chodzi o rozpiskę, tutaj te properties, te własności, mogę sobie zmieniać ilość rządków, ilość kolumn. To wszystko w miarę, jak będę edytować, mogę dorzucać i zmieniać. A w momencie, kiedy chcę przekręcić właśnie dane oczko, klikam na nie i w momencie, kiedy mam uaktywnioną właśnie tą opcję, tą tutaj trzecią opcję edycji, po prostu przesuwam do linii. Więc powiedzmy, że mam ten drugi rządek. O, w sumie dość szybko zrobiony. Teraz powiedzmy trzeci rządek. Więc trzeci rządek tutaj mam, tu polega na tym, że mam łuk złożony z trzech oczek łańcuszka i znowu słupek. Co drugi słupek poprzedniego rzędu? Razem mam 2, 4, 6, 8, 10. 10 takich słupków, czyli 10 takich łuków, więc ponownie zaczynam i tutaj sobie wybieram to oczko. Tutaj już mam te trzy oczka, te oczka, które użyłam w tym wzorze, więc klikam. I teraz tak sobie myślę, że znowu troszeczkę zrobię mały odstęp, żeby to było bardziej przejrzyście. I teraz wybieram słupek, więc co drugie oczko klikam. Raz, dwa i powinnam mieć 10 takich słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, nie tutaj, tutaj się pomyliłam. Cztery. I zobaczymy, czy rachunek się zgadza. 2, 4, 6, 8, 10, 10 słupków. I między tymi słupkami właśnie będę tworzyć łuki złożone z trzech oczek łańcuszka, więc akurat już ten wzór znalazłam, więc teraz po prostu muszę pyknąć tutaj taki łuk. Jeszcze sprawdźmy. Tak, jestem tutaj. A nie, to są cztery, przepraszam, cztery. O,
Pomyliłam się. Łuk złożony z czterech oczek łańcuszka, więc nie ma sprawy. Mogę właśnie wykorzystać pyk, 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 pyk. Cofnąć właśnie ten ruch i szukam. Wpisuję sobie tutaj CH, czyli chain. I tutaj są bardzo różne opcje właśnie rozwiązań oczek łańcuszka. Więc ja szukam takiej poczwórnego. O, tutaj T4. Czyli klikam sobie tutaj i w tym momencie, o, to co jest fajne, od razu mi się to użyte oczko pojawia w tej tutaj zakładce, więc już później nie muszę szukać w banku oczek, tylko po prostu dobieram spośród użytych oczek, więc właśnie tutaj muszę kliknąć 10 razy, o, na tej linii i oczywiście sobie je dopasuję i zaraz pokażę, jak ja to uporządkuję. Więc powiedzmy, że teraz klikam. W momencie, kiedy mam zaznaczone właśnie tutaj tą edycję oczek, klikam na op, op i mam te 10. I oczywiście to nie wygląda jeszcze, ale właśnie przechodzę teraz tutaj na tą opcję właśnie przemieszczania, czyli sobie właśnie rozłożę tak, jak trzeba. Czyli mam 3 oczka łańcuszka, później łuk złożony z 4 oczek, później znowu mam jeden słupek. Teraz sobie ten łuk tutaj, a tutaj mam mały problem, bo na złej linii to umieściłam to oczko, ale to nic. W tym momencie przerzucam się na tą edycję i po prostu przeciągam, o, i w ten sposób. Teraz wracam znowu na tą opcję, według, dzięki której mogę po prostu przekręcać dowolnie moje oczka. No i w ten sposób, o, porządkuję. I oczywiście tutaj w banku oczek mam bardzo różne rozwiązania. Tu jestem dopiero w trzecim rządku. Więc o, więc może pokażę. Ale to już po prostu pokazuje, jak bardzo proste są te... To jest bardzo proste rozwiązanie, ale też bardzo prosty sposób. W zasadzie na szybko można sobie zrobić, właśnie przygotować taki schemat i zapisać. I to jest naprawdę dużo w sumie prostsze niż rysowanie tego na kartce papieru, kiedy no ja osobiście musiałam po pierwsze rysować kilkukrotnie, żeby to w miarę symetrycznie mi wychodziło, bo nie jestem zbyt uzdolniona rysunkowo. No i jeszcze zobaczcie, jak robię zdjęcie kartki papieru, to widać te wszystkie. Żeby ona była jasna, musiałam zwiększyć kontrast, a zwiększając kontrast widać te wszystkie właśnie pogięcia tej kartki papieru. No i mam ten trzeci rządek. Teraz co jeszcze mogę zrobić, żeby ten schemat był bardziej czytelny? Ja mogę wybrać opcję zmiany koloru, na przykład, o, czyli tutaj kliknęłam na tą opcję tutaj zmiany koloru i tutaj sobie szukam, jaki kolor. Powiedzmy, że bym chciała zrobić w kolorze czerwonym. Ok? I w tym momencie po prostu przeklikam tutaj te wszystkie oczka z tego okrążenia i to okrążenie będzie właśnie naprzemiennie właśnie. Jedno okrążenie będę robić na przykład na czerwono, na niebiesko, czy w innym kolorze. Ale właśnie w ten sposób, o. Teraz sobie już włączam, że jestem na czarnym. No i przełączyłam się na kolor czarny. No i teraz właśnie mam na razie 3 okrążenia, ale w ten sposób będę dodawać kolejne. Teraz gdybym chciała zmienić ilość kolumn, bo w miarę jak będę posuwać się naprzód, okaże się, że potrzebuję więcej kolumn. Więc ja w tym momencie znowu klikam tutaj i tutaj jest taka opcja Properties i te Properties mogę sobie... I te properties tutaj, o, zaznaczam i mogę sobie właśnie edytować ilość kolumn. O, właśnie jestem tutaj. Jeżeli chodzi o zapisywanie, więc tutaj po prostu bardzo prosta opcja. Po prostu w momencie guidelines, czyli te linie pomocnicze, czy zaznaczam, że nie chcę mieć tych linii widocznych i zobaczcie, o, w tym momencie mogę sobie zapisać ten mój schemat, o, już bez tych linii. Teraz, żeby zapisać, ja na razie jestem w trakcie pracy, więc powiedzmy, że zostawię sobie rounds, czyli okrągłe, czyli koła. I teraz jak zapisać? Więc tutaj opcja file, zakładka files i export. I tutaj mogę sobie wybrać rodzaj dokumentu, czyli na przykład jako JPG, czy jako PDF, czy jako PNG, jako grafikę. I tutaj akurat ja nie skasowałam jeszcze, nie wyciszyłam tych linii, więc mam te linie, ale po prostu mogę sobie taki schemat zapisać sobie na komputerze, no a później przesłać właśnie już taki schemat w ładniejszej formie. Teraz pokażę, jak to może wygląda, bo pokażę Wam różnicę. Więc to jest ta pognieciona kartka papieru z rozpiską wzoru. A teraz pokażę na przykład o takie wzory.
Czyli tutaj mamy takie porównanie, taka podniesiona kartka papieru z rozpiską wzoru, którą sfotografowałam, a teraz taki wzór przygotowany właśnie w tym programie. Więc na przykład, o, ta rozpiska wzoru wygląda w ten sposób i jest dużo bardziej symetryczna, bo korzystamy z gotowych linii. No i nie ma tych wszystkich właśnie pogięć, zagięć kartki. I takie wzory można właśnie różne, są różne oczka, są podwójne słupki, można różne rozwiązania. Jeszcze tutaj oczywiście można szukać w bibliotece, są pikotki na przykład, o, na przykład są takie właśnie też oczka przerobione razem, podwójne słupki, 5 podwójnych słupków przerobionych razem, 3 podwójne słupki przerobione razem, to na przykład wykorzystałam to w tym wzorze obudowy czy oprawy bombki. Więc w tym programie, który nazywa się Crochet Charts, właśnie są bardzo różne, w tym banku zdjęć mamy bardzo różne oczka i można po prostu tutaj pokombinować, wykorzystać. A program jest bardzo prosty, w momencie kiedy ja długo zabierałam się do niego, ale w momencie kiedy po prostu przysiadłam, okazało się, że takie wzory się rozpisuje bardzo, bardzo szybko. Tak więc po prostu polecam, bo po prostu dużo szybciej przygotujecie swoje rozpiski wzorów i też na pewno będą one docelowo bardziej estetycznie wyglądać. No a ja dziękuję serdecznie i do usłyszenia.